Władysław Reymont, komediantka. Odcinek 10. Skrzyżowały się przymiotniki, stanęli naprzeciw siebie groźni, gotowi rzucić się i gryźć wzajemnie. Tak oczy płonęły im nienawiścią i zęby szczękały. Gdy wtem weszła służąca. Proszę pani, pieniędzy na śniadanie. Niech ci pan da. Odpowiedziała i krokiem dumnym, takim jak Rakiewiczowa, schodzi ze sceny, wyszła do drugiego pokoju, zatrzaskując drzwi za sobą. Niech pan da pieniędzy, już czas, dzieci płaczą, że im się jeść chce. Niech niania idzie do pani po pieniądze. Ale nie tako ja głupia, narobił pan piekła, że w całym domu było słychać, a teraz ja mam iść do pani? Niech no pan da i ubiera się prędzej, lo bogo, już je dziesiąta, a pan łazi kiedyś zyt rozebrany przed siabasem. Bez uwag, nianiu, mówię ci ciągle, nie wtrącaj się. Ha, już ci! A kto by o czym pamiętał? Państwo ino komedyje wyprawiają, a o dzieciskach po ludzku to nikt nie pamięta. Brakuje co dzieciom? Spytał udobruchany, gdyż dzieci były jego słabością. No przecie! Edziowi trzabucików, waciowi ubrania, bochycel chłopak do cna porteckich ścierachał, a pannie jadzi też wyrazić nie ma co. Państwu ino na komedyje nie żałują, a o dzieci to ze pieprzu za grosz musi starczyć. Burczała, pomagając mu się ubrać. Niech się niania dowie w sklepach, co to wszystko będzie kosztowało i powie mi, to dam pieniędzy, a tutaj mam niania na śniadanie. Położył rubla, wytarł rękawem rudawy cylinder i wyszedł. Niania zabrała dzbanek, koszyk na bułki i poszła. Cabińscy prowadzili życie koczownicze, cygańskie i mieli artystyczne zwyczaje w domu. Tylko herbatę wieczorem robiono na miejscu i to nie w samowarze, jaki ciągle obiecywała kupić pani Pepa, ale na maszynce benzynowej. Żeby nie mieć kłopotów gospodarskich, cały dom stołował się w restauracji i dyrektorstwo, czworo dzieci, dwie służące, dla wszystkich rano kawę kupowało się w kawiarni, a w południe obiad w restauracji. Tak samo nie mieli czasu myśleć o domu, jak i o dzieciach. Nie dbali o nic, pochłonięci teatrem, rolami i walką o powodzenie. Płócienne ściany dekoracji i kulis przedstawiające salony, świetne i mieszkania wytworne wystarczały im w zupełności. Tam oddychali głębiej i czuli się lepiej. Tak jak wolna okolica przedstawiająca jakiś dziki krajobraz z zamkiem na szczycie góry czekoladowego koloru i z lasem namalowanym niżej, wystarczyła im za żywą przyrodę, za prawdziwe pola i lasy. Zapach mastyksu, szminek i perfum to były ich najwspanialsze zapachy. Sypiali tylko w mieszkaniu. Mieszkali i żyli na scenie i za kulisami. Pepa ze swoją wrażliwością kobiecą tak przesiąkła teatrem, że ilekroć gniewała się na serio lub radowała, albo wreszcie opowiadała cośkolwiek, to zawsze w jej akcencie, pozie, ruchach można było znaleźć echa sceny, powtarzane bezwiednie. Nie umiała powiedzieć dwóch słów, żeby nie były powiedziane scenicznie i takim głosem, jakby ją słuchały setki osób. Cabiński był to przede wszystkim aktor, a później aferzysta tego pokroju, że nigdy sam nie wiedział, co w nim bardziej przeważa, miłość sztuki czy pieniędzy. Staczał ze sobą częste walki na tym punkcie i nie zawsze pieniądz wygrywał. Miał szczęście i do sztuki, i do publiczności. Robił po cichu pieniądze, ale miał zwyczaj głośno płakać na nędzę i niepowodzenie. Oszukiwać, jak się tylko dało, wszystkich. Obcinał garze, zwlekał z rachunkami i lubił płacić akontami, o ile można najmniejszymi. Marzył przy tym w cichości o czymś wielkim. Wspominał o tym często i niejasno, że się już przy tym w cichości o... Marzył przy tym w cichości o czymś wielkim. Wspominał o tym często i niejasno, że się już śmiano z niego, ale ile razy przez letni sezon był w Warszawie, to często chodził do architektów. Naradzał się z autorami dramatycznymi, łaził po redakcjach i potem obliczał coś w tajemnicy. Wierzył, że poniedziałki są fatalne do wystawiania nowych sztuk i wyjazdów, że jak położyć rolę na łóżku, to pustki pewne wieczorem w teatrze, że wszyscy dyrektorowie są idiotami i że on ma wielki talent tragiczny. 20 parę lat był w teatrze i grywał ciągle, a łaknął każdej nowej roli. Zazdrościł drugim, ubolewał, że wszyscy będą grać kiepsko i nieraz nocami myślał, jakby to on zagrał. Wstawał wtedy, zapalał świecę i z egzemplarzem w ręku chodził po pokoju i próbował roli. Dopiero krzyki Pepy albo wołanie niani, że takie kumedyje po nocy to i do psa niepodobne,
zapędzały go z powrotem do łóżka. Pomimo przeciwieństw różnych i nienawiści tajonej, była to para bardzo dobrana. Wszystko, co nie miało związku bliskiego z teatrem, zbywali lekceważeniem i obojętnością. Zamknęli duszę w tej małej orbicie sztucznego życia i to im w zupełności wystarczało. Pepa faktycznie przewodziła nad teatrem, ale nad mężem tylko pozornie, bo jej pomimo zawiści imponował. Ale za to we wszystkich zakulisowych plotkach, intrygach i skandalach była mistrzynią. Nigdy sobie nie zdawała sprawy z niczego, słuchała tylko instynktu chwilowego i męża czasami. Przepadała za melodramatem, za sytuacją groźną, targającą nerwy. Lubiła szeroki gest, ton mowy podniesiony i niezwykłość jaskrawie uderzającą. Bywała często przesadnie patetyczna, ale grywała z zapałem. Tak ją nieraz porywała sztuka, akcent, słowo jakieś, że po zejściu ze sceny jeszcze za kulisami płakała prawdziwymi łzami. Rolę umiała zawsze najlepiej, bo każdą wykuwała. O dzieci dbała tyle, co o starą garderobę. Rodziła je i pozostawiała mężowi i niani. Zaraz po wyjściu Cabińskiego krzyknęła przeze drzwi. Nianiu, do mnie! Niania dopiero co wróciła z kawą i z chłopakami, których ledwie ściągnęła z podwórza. Rozdzielała śniadanie dzieciom i obiecywała. Edziuś, będziesz miał buciki, tatko kupi. Wacio dostanie garniturek, a panna Jadzia sukienkę. Picie, dzieci, picie. Głaskała je po głowach, przysuwała bułki, obcierała twarze z troskliwością. Kochała je i chodziła około nich jak około własnych dzieci. Nianiu! Wołała dyrektorowa. Niania nie słyszała, bo zdjąwszy najmłodszemu zabłocone buciki, szczotkowała je zawzięcie. Edziuś był na ulicy, Edziuś nie słucha niani. Niania przyprowadzi dziada i każe wziąć. A jakże, dziada, tatuś grywa dziadów, widziałem. Odezwał się powątpiewająco Wacek. A to zawołam Żydówkę, co sprzedaje śledzie i Edziusia i Wacia sprzedam, jak nie będziecie niani słuchali. Niania jest głupia, Żydówki przecież grywa pani Wolska, to ja się jej nie boję. A kiedy to będzie Żydowica prawdziwa, nie żadna komediantka? Niania się sypie, powiedziała Jadzia, najstarsza, 8-letnia, z miną i głosem głęboko przekonanej wyższości. Nianiu! Krzyknęła Cabińska, wysadzając przeze drzwi głowę. A dyć słyszę, ale przecie dzieci pilniejsze. Gdzie Antka? Poszła do Magla. Pójdzie mi niania po suknię na widok do Sowińskiej, wie niania gdzie? A dyć wiem, do ty chudy i zły, ki pies. Niechże niania zaraz idzie i powraca prędko. Mamusiu, to i my pójdziemy z nianią. Prosiły po cichu dzieci, bo się bały matki. Zabierze niania dzieci ze sobą. No, to się wie, żebym ich samych nie zostawiła. Poubierała dzieci, włożyła na siebie wspaniały łowicki wełniak, w szerokie pasy pąsowo-białe, okryła się chustką i wyszła z dziećmi. W teatrze na nianie nazywano babą Jagą albo niewiastą. Był to typ kopalniany, szczątkowy. Przyjęła ją Cabińska we Włocławku za niańkę do pierwszego dziecka i została już u nich na stałe. Można śmiało powiedzieć, że pomimo iż była popychadłem, dla wszystkich była prawdziwą opatrznością domu. Wyhodowała wszystkie dzieci Cabińskim, miała lat 50, swarliwy charakter, uczciwość prawdziwie chłopską i przepadała za dziećmi. Ją jedną teatr nie przekształcił ani na odrobinę. Sama jedna na świecie przywiązała się do Cabińskich jak pies. Nie chciała nigdy zmienić wełniaka na suknię, malowanej w czerwone kwiaty skrzynki na kufer, chłopskich wierzeń na miejskie i swojego zdania o teatrze. Nazywała wszystko rozpustą, komedią, komedianstwem, ale ogromnie lubiła patrzeć na przedstawienia. Za kulisami urządzano jej tysiące kawałów, nieraz bardzo bolesnych. Nie gniewała się jednak. Rozpustniki! Da wam Pan Bóg radę, da! Mawiała wtedy. Miała także swoją namiętność. Dzieci, które kochała nad wszystko i myśl o pierzynie dużej ze świeżego pierza. Pierzynie gospodarskiej. Jeśli miała pieniądze, to wtedy wydawało się jej, że pierze jest za drogie i niedobre. Kiedy trafiało się jej tańsze,
nie kupowała z nieufności. A może jaki parch na niem styrgnął? Mawiała. Pasjami lubiła także kury. Żeby się na nią nie wiem jak gniewano, umiała zawsze na wiosnę wystarać się o jajka i o kwokę. Nasadzała ją choćby w nogach swojego łóżka, a gdy się kurczęta wylęgły, chodziła około nich troskliwiej niż około dzieci. Za nic w świecie nie pozwoliła zabić tych kurcząt. Było to dla niej coroczne, uroczyste święto. Kiedy już kurczęta wyrośnięte były odpowiednio, wybierała z nich jakie 3 kokoszki i koguta na wychowanie, a resztę wsadzała w koszyk i niosła na targ. I czy to było w Płocku, Lublinie albo Kaliszu, szła pomiędzy kobiety wiejskie, siadała razem z nimi i sprzedawała kurczęta. Trzeba było wtedy widzieć jej twarz rozpromienioną, dumną, gospodarską lub słyszeć jej dyszkancik, poważnie brzmiący, jakim zachęcała do kupna i rozmawiała z sąsiadkami. Nic, tylko gospodyni na jakiej włóce ziemi. Towarzystwo chodziło wtedy in gremio oglądać ją. Żadne drwiny ani tłumaczenia nie potrafiły wykorzenić jej odziedziczonej po matce skłonności. Nie mogła się pozbyć zwyczaju całowania wszystkich kobiet w ręce i ukłonów do ziemi. Robiła to bezwiednie, siłą przyzwyczajenia, choć Cabińska ciągle ją upominała. Sprawiała dziwne wrażenie ta chłopka, prosta, szczera i jasna jak dzień letni na wsi, w tym świecie szminki i kłamstwa. Prędko wróciła z suknią i dziećmi. Cabińska się ubrała i miała już wychodzić, gdy zadzwoniono. Niania poszła otworzyć. Wtłoczył się niski, dosyć otyły i niezmiernie ruchliwy jegomość. Był to mecenas. Twarz miał starannie wygoloną, złote binokle na małym nosku i uśmiech jakby przyklejony do wąziutkich warg. Można? Dyrektorowa pozwoli? Na minutkę, bo zaraz uciekam. Recytował szybko. Ależ szanowny mecenas, zawsze może. Dzień dobry, proszę o łapkę. Ślicznie mi dyrektorowa wygląda, ja tylko w przelocie. Niechże mecenas siada. Proszę, Nianiu, daj no krzesełko panu. Mecenas usiadł, binokle chustką przetarł, poprawił włosy mocno przerzedzone, ale nie po kolanie czarne, przerzucił szybko nogę na nogę, mrugnął kilkanaście razy newralgicznie oczami, wyjął papierośnicę i podał. Doskonałe po prostu, mam przyjaciela w Kairze, przysłał mi właśnie. Dziękuję. Wzięła papierosa, obejrzała go uważnie i zapaliła z uśmiechem nieznacznym. Słowo honoru egipskie, oryginalne. Zapewniał, pochwyciwszy jej uśmieszek. Rzeczywiście doskonałe. Cóż tam dzisiaj gramy, kochana dyrektorowo? Naprawdę to nie wiem. Nianiu, czy ja co gram dzisiaj? Udawała zawsze, że nie dba i nie pamięta o scenie, że tylko oddycha domem i dziećmi. Wicek z książką nie przychodził dzisiaj, to pani nie gra. Odpowiedziała niania, sprzątając pośpiesznie ślady spustoszeń, jakie narobił Cabiński. Czytałem dzisiaj w Gońcu bardzo pochlebną wzmiankę o dyrektorowej. Niezasłużona może, bo ja wiem, jak się te role grać powinno. Grała ją pani prześlicznie, cudownie. Komplemencista z mecenasa, niedobry i nieżyczliwy. Kaprysiła naiwnie. Prawdę tylko mówię, istotną prawdę, słowo honoru. Proszę pani, dycie już kole południa. Powiedziała niania, która w ten sposób przypomniała gościowi, że czas iść sobie. Dyrektorowa do teatru? Tak, zajrzę na próbę, a potem wyjdę trochę na miasto. Pójdziemy razem, dobrze? Po drodze załatwiłem mały interesik. Cabińska spojrzała na niego z niepokojem. Nie widział tego, bo mrugał znowu oczkami, przekładał nogę na nogę i obsadzał binokle, wciąż się zsuwające. Pewnie chce pieniędzy, myślała Cabińska, kiedy już szli po schodach. Mecenas tymczasem kręcił się, uśmiechał i szczebiotał. Był to naprawdę mecenas towarzystwa. Wszystkim mówił po imieniu i wszystkimi się interesował. Nie wiedziano, czym był, gdzie mieszkał, co robił, ale kieszeń miał zawsze otwartą. Zjawiał się w ogródku na pierwsze przedstawienie, znikał po ostatnim aż do przyszłej wiosny. Pożyczał pieniędzy, których mu nigdy nie oddawano. Czasami fundował kolacje, przynosił cukierki aktorkom, opiekował się młodymi adeptkami i podobno zupełnie platonicznie kochał się zawsze w którejś z aktorek. Był to dziwny, ale zarazem bardzo dobry człowiek.
Cabiński zaraz po przyjeździe pożyczył od niego 100 rubli i umyślnie przy wszystkich, żeby ich przekonać, że nie ma pieniędzy, zmusił go do wzięcia w zastaw bransoletki żony. Cabińska myślała właśnie, że teraz będzie chciał zwrotu pieniędzy. Siedli cicho w krzesłach, bo próba była w pełni i właśnie Majkowska z Topolskim grali jakąś kapitalną scenę miłosną. Mecenas słuchał, kłaniał się na wszystkie strony, uśmiechał i szepnął. Pyszna to rzecz, miłość. Na scenie. I w życiu też nie jest zła. Miłość prawdziwa to rzadkość w życiu, więc ja przekładam scenę, bo tutaj mam ją codziennie. Mówił szybciej i znowu powieki zaczęły mu drgać. Mecenas rozczarowany. O nie, niechże Bóg broni, to taka sobie luźna uwaga. A jak się masz, piesiu? Zdrowo, najedzono i nudnie, odpowiedział wysoki aktor o ładnej, myślącej twarzy, wyciągając rękę i witając się z dyrektorową. Palisz egipskie papierosy, co? Mogę, jak mecenas dasz, odpowiedział chłodno. Piesiowa zdrowa i zazdrosna zawsze, co? Pytał mecenas, podając papierosa. To tak jak mecenas, zawsze w humorze. I to choroba, i tamto niezdrowie. Uważasz humor za chorobę, co? Pytał ciekawie. Ja uważam, że człowiek normalny powinien być przede wszystkim obojętnym, zimnym i nie dbać o nic. Powinien zostać spokojnym wewnętrznie. Dawno jeździsz na tym koniku? Prawdę późno się zwykle poznaje. Zostaniesz przy tej prawdzie długo? Może na zawsze, jeśli nie znajdę czegoś lepszego. Pieś, na scenę! Aktor wstał sztywno i spokojnym, automatycznym krokiem poszedł za kulisy. Ciekawy, bardzo ciekawy człowiek, szepnął mecenas. Tylko nudny porządnie z tymi wiecznie szukanymi prawdami, ideałami i głupią galanteryją. Zawołał młody aktor ubrany jak lalka, w jasny garnitur, koszulę w różowe paski i żółte cielęce pantofle. O, Wawrzecki, musiałeś znowu położyć trupem jaką niewinność, bo promieniejesz niby słońce. Wolne żarty, szanowny mecenasie, bronił się z uśmiechem domyślnym i wysuwał zgrabną nogę. Pozował się wdzięcznie, podnosił rękę i migotał w słońcu pierścionkami, bo dyrektorowa przymrużonymi oczami spoglądała na niego. Więc któż u ciebie nie jest nudnym, he? Wyspowiadaj no się, chłopczyku. Mecenas, bo ma humor i złote serce. Dyrektor, wtedy jak płaci. Publiczność, kiedy mnie bije brawa. Kobiety piękne i łaskawe. Wiosna, jeśli jest ciepłą. Ludzie, kiedy... Wszystko, co jest pięknym, miłym uśmiechniętym. A nudne? To same brzydkie rzeczy. Troski, łzy, cierpienia, nędza, starość, zimno. O czymś zapomniałeś, w którą szufladę kładziesz dobro, na lewo czy na prawo? A jak to dobro wygląda, jeśli ma lat tak od 15 do 25 i jest pięknym, to na prawo. Ale naprawdę, niech mi mecenas powie, co to jest właściwie dobro. Dla cabana jest dobrem nie płacić garzy, dla mnie nie płacić krawca, a brać garze, a więc... To, co mówisz, jest tylko cynizmem pośredniejszego gatunku. Mecenas, lubisz to samo, ale w przednim gatunku, odpowiedział aktor ze śmiechem, ogarniając wiele mówiącym wzrokiem jego i dyrektorową. Głupiś, Wawrzecki, a nie chwal się z tym, bo i tak ludzie to dosyć prędko spostrzegą. He, bibuła z mecenasa, rozmoczona bibuła, odpowiedział kwaśno i pobiegł do gromady aktorek siedzących pod werandą i tworzących jasnymi, świeżymi sukniami niby bukiet przepysznie jaskrawy. Czytał Maurycy Popiel. Ciąg dalszy nastąpi.